Eliza, jesteśmy już jakiś czas temu po walce twojego męża. Ochłonęłaś, on ochłonął. Jak teraz w ogóle wygląda to wszystko? Wiesz co, w ogóle najgorsze jest prowadzenie wywiadu przed walką męża, więc nie zapomnę tego, jak w studiu również zadawali mi 1000 pytań. Ja byłam po prostu taka z takim entuzjazmem i z taką euforią i pełna emocji odpowiadałam i później wszyscy mieli jakiś problem do mnie, ale proszę cię, ale właśnie odpowiadaj na pytania i bądź poważna i spokojna, jak zaraz twój mąż ma stoczyć walkę ze swoim największym wrogiem. Więc zrozumcie mnie, proszę was, zrozumcie mnie. Ja w ogóle ostatnio właśnie, tak jak ci przed chwilą mówiłam, wywiady daję pod wpływem takich emocji, że troszeczkę po prostu moje zdania są takie niesklejone i nie za bardzo składne. Ale jesteś energię. Szczęśliwa. No właśnie, to o to chodzi. No. Powiedz tak mi, dla kogo tutaj jesteś dzisiaj? Wiesz co, mój mąż jest tutaj komentatorem, także po prostu przyjechałam z nim. Ale kibicujesz komuś w ogóle tak naprawdę mocno, bo znasz, bo lubisz, bo jesteś zaprzyjaźniona? Wiesz co, mam być szczera. No. Jak mam być szczera, to opowiem wam od pierwszej gali. Od pierwszej gali to było coś takiego, że totalnie nie miałam pojęcia, kto tutaj będzie. I siadając i patrząc na tych ludzi, przysięgam wam, że troszeczkę czułam się jak taki dziwoląg, ale to przez to, że koło mnie siedziała osoba, która miała po prostu worek na głowie, prowadzący miał karton na głowie i ja po prostu naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi, ponieważ nie siedzę w YouTubie, nie oglądam tych YouTuberów i po prostu do tego się przyznaję szczerze, nie jestem w temacie i dla mnie to było mega zaskoczenie, mega szok i po prostu czułam się trochę tak nie w swoim świecie, po prostu nie, totalnie nie wiedziałam, o co chodzi i bardzo się czułam dziwnie. Następna gala i następna, coraz bardziej się przyzwyczajam, że po prostu już coraz bardziej ich poznaję, wiem, kim są i tak dalej, ale no przyznam szczerze, że przy pierwszej gali po prostu bardzo czułam się nieswojo. W tym momencie przychodzę na galę, wiesz, nie wiem, czy jeżeli był mój mąż tutaj nie komentował gali, to żebym tutaj się zjawiła, chyba przez to, że po prostu mój kolega jest tutaj właścicielem. Aha. Może również, bym była po prostu ciekawa tych walk, tak? Ale może bym ich nie poznała. Moim zdaniem ta gala jest potrzebna właśnie dla takich osób, którzy chcą się bić, którzy są właśnie osobami publicznymi, którzy są celebrytami i to jest właśnie miejsce dla nich. Chcą się sprawdzić po prostu. Dokładnie. To jest miejsce dla nich. A wydarzenia sportowe niech się odbędą po prostu na innych galach. Okej. Okay. Mamy walkę dziewczyn. No zapowiada się po prostu mega, mega walka, tak? Bo i Lil Masti, która ma trochę przewagę sportową, tak? No bo trenowała gdzieś tam, wiesz, zapasy, przygotowanie sportowe. I Linkiewicz, która wygrała z Godlewską i ma też już doświadczenie jakieś sportowe. Jak ty widzisz tą walkę? Jak widzisz ich szanse i komu kibicujesz? Wiesz co, kibicowanie to już za duże słowo, wiesz, bo jakby nie stoję po żadnej stronie, no jedna słynie z tego, że ciągnęła pała, druga słynie z tego, że pokazywała, jak to robić, więc w porządku. No to jedna i druga, słuchaj, ma doświadczenie seksualne, która, nie licytujmy może, która większe, ale teraz wychodzą do oktagonu i będą się bić po prostu. Ja wiem, ja rozumiem, wiesz co, ale nie mogę powiedzieć, komu kibicuję, wiesz. Nigdy bym w życiu nie spodziewała się, że to powiem, bo ponieważ uważałam zawsze, że Linkiewicz, tak, dobrze mówię, bo nie śledzę jej, tak, jest jakby w tej stronie tak mocno z patologii, jakby, która pokazuje się od takiej strony, że nigdy bym na nią nie kibicowała jakby i nie głosowała, ale obejrzałam, udało mi się obejrzeć konferencję i po prostu jak usłyszałam tą seksmasterkę. Seksmasterkę, tak. No dawną seksmasterkę, no, teraz Lil Masti. No to po prostu uważam, po prostu aż chciałam, żeby ją szybko skończyła, no. Ale nie mogę powiedzieć o kibicowaniu, ani o jakichś takich, wiesz, typach moich. Oczywiście uważam, że na 90% wygra seksmasterka, tak, ze swoim po prostu doświadczeniem, ale no... Nie będę mówiła, komu kibicuję, nie będę mówiła po prostu, bo to jest za dobre, jak ci mówię, za duże słowo. No dla mnie to jest takie trochę śmieszne. No.